Witamy na kanale Sława Polska. Rozpoczęły się operacje HIMARS na południowym wschodzie. Ataki i napięcie w strategicznych obszarach wzrosły jak nigdy dotąd. Ponadto oczekuje się, że podejmie działania z tysiącami sprzętu wojskowego i dziesiątkami tysięcy żołnierzy na ważnych frontach. Wojska rosyjskie mogą być w każdej chwili oblężone. Podjęto działania na froncie południowo-wschodnim, gdzie operacje były prowadzone w określonych porach od miesięcy, zwłaszcza w ostatnich dniach. Ukraińskie siły zbrojne przystąpiły do kontrataku w kierunku Zaporoża. Widać było, że operacje na dużą skalę były przeprowadzane w nocy. Według najnowszych doniesień główne siły 10. Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych Ukrainy przez wiele godzin prowadziły kilka fal operacji na pozycjach na południe od rejonu Malaja Tokmaczka. Rosyjskie pozycje obronne były również bombardowane amerykańskimi systemami HIMARS. W atakach, które trwały przez całą noc, odnotowano 5 nalotów z kolumnami. W przypadku ataków na większą skalę ogłoszono, że wojska ukraińskie zostały ponownie zebrane i przygotowane do ataku ze świeżymi siłami. Następnie przeprowadzono ataki w Tokmaku, jednym z najbardziej krytycznych obszarów Zaporoża. Według oświadczeń, armia ukraińska przeprowadziła rekordowe bombardowania systemami rakietowymi HIMARS przeciwko rosyjskim punktom wojskowym w regionie. Użycie tych systemów rakiet wielokrotnego startu HIMARS w najpotężniejszych atakach w historii spowodowało również poważne uszkodzenia rosyjskich pozycji wojskowych. Ponadto ogłoszono, że region Tokmak w Zaporożu ma kluczowe i strategiczne znaczenie dla rosyjskiej obrony. Każde z bombardowań nadal stanowi zagrożenie dla rosyjskich pozycji obronnych. W ostatnich dniach działały systemy obrony powietrznej w rejonie Melitopola. Widać więc, że wiele regionów na tym kierunku zaporoskim ma strategiczne znaczenie dla armii. Jednym z głównych powodów jest to, że fasada łączy południe i wschód oraz posiada logistyczne linie korytarza lądowego. Z tych powodów szacuje się, że działalność w regionach będzie stopniowo wzrastać. Wiadomo, że wojska ukraińskie w ostatnich dniach aktywnie walczyły zwłaszcza na tym kierunku zaporoskim, a nawet skierowały swoje duże siły na ten front. W rzeczywistości, zgodnie z tym, co podano, tym razem zaczęto planować ataki na front melitopolski w regionie z korpusem 30 tysięcy żołnierzy. Tym samym rozpoczęcie działań w kierunku Melitopola dużym korpusem na północy Zaporoża będzie kwestią czasu. Szacuje się również, że jednostki te planują przekazanie bojowych wozów piechoty, 100 czołgów i 300 dział oraz artylerii rakietowej z co najmniej 500 do 1000 roku transporterów opancerzonych. To zapewni, że rosyjskie linie obronne na froncie zostaną przełamane potężną bronią i dalej posuwają się w kierunku Morza Azowskiego. Twierdzono, że siły ukraińskie mogą również przeprowadzić kontratak z kierunku Orechowskiego. Według ekspertów ataki będą się stopniowo nasilać w rejonie Melitopola, który jest jednym z głównych celów ukraińskich jednostek. W tym samym czasie w tym rejonie Zaporoża przeprowadzano nocne naloty na rosyjskie pozycje wojskowe. Napięcie wzrosło, gdy rozległy się potężne starcia. Takie wydarzenia pokazują, że w regionach, w których toczą się najbardziej intensywne konflikty, rozpoczęły się kontrataki. Ponadto zdecydowane i aktywne ataki ukraińskich sił zbrojnych na froncie są dużym obciążeniem również dla sił rosyjskich. Działania prowadzone w wielu punktach w godzinach nocnych świadczyły o nasilaniu się konfliktów zbrojnych. Okazało się, że starcia te rozpoczęły się od ataku wojsk ukraińskich około godziny 4 nad ranem. Chociaż armii rosyjskiej udało się zapobiec niektórym atakom, sytuacja stała się trudniejsza, gdy zaczęły się nowe fale ataków. Grupa pancerna sił ukraińskich rozpoczęła kontrataki w rejonie Orekhowa w Rapotino. Tymi atakami próbowano przełamać linię obrony rosyjskich żołnierzy na froncie. Poinformował, że rosyjskie czołgi brały udział w walkach, aby aktywnie wspierać piechotę na froncie. Stwierdzono, że w działaniach wykorzystano haubice, artylerię i dużą liczbę wyrzutni rakiet. Napięcia po stronie rosyjskiej nasiliły się, gdy operacje uszkodziły rosyjskie pozycje wojskowe. Sukces wzrośnie również, jeśli siły ukraińskie wzmocnią swoją pozycję na tym froncie i przerzucą nowe wojska. Stwierdzono również, że strategiczne wysokości były utrzymywane przez długi czas.
Oznacza to, że wydarzenia na froncie stały się niezwykle trudne, a obie strony kontynuują swoje uporczywe ruchy. W przyszłości operacje na froncie będą się często nasilać. Okazało się również, że wojska ukraińskie przeprowadziły intensywne kontrataki także w rejonie Nowodanyłówki na Zaporożu i wszystkimi swoimi brygadami próbowały przebić się przez rosyjską obronę. W rzeczywistości ogłoszono, że najbardziej intensywne ataki miały miejsce w rejonie Nowodanyliwki. Podkreślono, że te aktywne działania rozpoczęły się około godziny 3:00. Strategiczne i aktywne działania ukraińskich sił zbrojnych powodują również, że opór sił rosyjskich jest niewystarczający. Ponadto ogłoszono przejęcie kontroli nad posterunkami 291 pułku strzelców zmotoryzowanych na Ukrainie. Przeprowadzono silne ataki na pozycję 70. pułku strzelców zmotoryzowanych 42. Dywizji strzelców zmotoryzowanych Południowego Okręgu Wojskowego. Podobno w tych starciach biorą udział niemieckie czołgi Leopard 2. Widać więc, że konflikty zbrojne nasiliły się, a państwom bardzo zależy na sukcesie. Trwają aktywne ataki, ponieważ sytuacja na frontach jest napięta. Z drugiej strony armie zwiększają swoją obronę i wysiłki w celu ochrony swoich ważnych pozycji. Operacje na frontach na południowym wschodzie mają ogromne znaczenie dla obu stron. Jeśli zapewniona zostanie kontrola w tych regionach, które mają bardzo strategiczne punkty, przepływ transportów wojskowych wojsk rosyjskich również zostanie poważnie przerwany. Ponadto każdy punkt na tym południowym wschodzie, ważny ze względu na bliskość frontu południowego i dróg na Krym, będzie miał wpływ na przebieg wojny. Bo dopóki zapewniona jest dominacja w regionach, kontrola będzie możliwa na autostradzie prowadzącej na Krym. Zapewni to przewagę w ewentualnych operacjach w kierunku Półwyspu. Jeśli chodzi o Krym, szef wywiadu obronnego Ukrainy Kryło Budanow zapowiedział, że ocena się nie zmieniła i Ukraina na pewno odbierze Krym. Wyjaśnił, że prognozy wejścia wojsk ukraińskich na Krym pod koniec wiosny to tylko scenario, które będzie podlegało korekcie. Andriy Yusov, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu obronnego, stwierdził, że poczyniono przygotowania w tym kierunku. Stwierdził również, że ogólna ocena i ogólna sytuacja dotycząca tego miejsca zamieszkania nie uległa zmianie. Ukraina na pewno odzyska Krym. I w tym przypadku słowa Budanowa z pewnością będą prorocze. W dłuższej perspektywie wszystkie operacje prowadzone na tych frontach i wszystkie decyzje dotyczące wojny będą miały znacznie większe znaczenie. W tym kierunku wszystkie posunięcia będą musiały być zdeterminowane w kierunku strategicznym. Więcej uwagi należy poświęcić krokom podjętym teraz. W dzisiejszych czasach, gdy przemoc wojny znacznie wzrosła, nie ma marginesu błędu dla obu stron. W przeciwnym razie bardzo trudno będzie zrekompensować błędy i straty. Zobaczymy, co będzie się działo w najbliższych dniach. Dotarliśmy do końca kolejnego filmu. Możesz nas wesprzeć lajkując film. Możesz łatwo śledzić nowe filmy, subskrybując. Życzę wszystkim dnia wolnego od wojny. Do zobaczenia.